Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Wiedźmin 3. I w tym odcinku... zaraz, gdzie to się patrzyło? Nie wiem. Mniejsza o to. Okej. Dzisiaj sobie pójdziemy oczywiście już do... mamy już żywotności 400-100. Szczerze powiem, dobrze, bardzo. Ale mogłoby być lepiej. Nie wiem, czy są jakieś zmiany, bo zainstalowałem sobie praktycznie po roku czasu, co nie wiem, bo premiera była Wiedźmina chyba 20 maja? Mogę się mylić, albo 19 maja. Mogę się mylić, niedawno właśnie była premiera, wiecie, Krew i Wino, dodatek do Wiedźmina, oczywiście drugi, który jest dobry, ale ja w niego nie grałem, bo nie posiadam go nawet. Ja dodatków nie będę nagrywał jak coś, ale to dopiero powiem wam na koniec gry jeszcze. Może sobie zakupię, nie wiem, zobaczymy, bo jak wiecie, ta gra jest od znajomego, co nie. Ale zobaczymy, bo na dodatek, nie wiem, zobaczymy, bo dodatki kosztują, wiecie, do Wiedźmina 8 dych, około 7. Ale najtaniej to można znaleźć, wiecie, za 6 dych, za 5, co nie, ale to trzeba jechać, wiecie, do Lublina. A ja mieszkam, wiecie, w Parczewie, co nie. Daleko. Ale mniejsza o to. Zainstalowałem sobie właśnie oczywiście ten patch 1.07 właśnie. Mam w planie jeszcze zainstalować 1.08 i ponoć 1.010, bodajże usuwa całą grę. Nie wiem, jak to będzie, jak coś. Save'y moje mam oczywiście na pendrive'ie, wiecie, jakby coś, i mam nadzieję, że może jakoś da radę te 1.10, bo musiałbym zainstalować sobie jeszcze te wszystkie patche, co nie, wiecie, bo jeszcze połowy gry praktycznie nie ma, co nie, ale ja bym sobie wolał oczywiście, po co ja to zużyłem. Ja bym chciał zobaczyć sobie, jakie są zmiany właśnie przy tych, no i nowszych tych paczkach, bo bodajże tych patchy jest, ja widziałem, tak sobie, wiecie, co nie, tak przeglądałem sobie uroka, on miał bodajże 1.24 albo 3, albo te wcześniejsze, 22 chyba, nie, mogę się mylić co do tego, bo nie wiem, nie jestem pewny co do tego. Ja mam 0.7, to ja to wiem, bo miałem 1.02, co nie. Trochę było, powiem wam szczerze, do dupy ten patch. Nie wiem, co on dodawał w ogóle, a nie wiem, co jeszcze dodaje ten, co nie. Muszę sobie poczytać jeszcze tak, wiecie, ze zrozumieniem, bo ja tak przeglądałem, co nie, tak ble, 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 ble. Wiecie, jak to było. Może w kolejnym odcinku będę miał 1.08, ale mogę się mylić, co nie. Mogę się mylić, nawet mogę wam pokazać, jak coś. O, widzicie, 1.07. Jak coś. Dobra, wczytujemy, tylko nie wiem, dlaczego tu 1.02 jest, ale dobra. Dobra, jeszcze raz sobie wczytamy to. I idziemy w tym odcinku do kłomnicy? Do kłomnicy pewnie. Tak, do kłomnicy, o północy, dobra. Dobra, okej, okay, nie chcę tego. Okej. Okay. To trzeba iść do tej kumnicy, tak już. Dobra, to są poboczne, fajnie. Aha, tak jak mówiłem, dobra. Wyścigi to tam walić to. A to od kogo misja? O, to jest od Keiry. No okej, okay, dobra. Wiedźmińskie to 10. 10. To na razie sobie poczeka to. Tutaj mamy jakieś stosy Nowigradu. Dobra, a to dopiero w Nowigradzie, to daleko stąd. Dobra. Dobra, to idziemy do tego, do tej kumnicy. Nie chciałem tego. Nie, dziady. Kurde, przypomina mi się książka Dziady, co nie. Chyba miałem nawet w tym roku to.
lekturę bodajże, co nie w szkole, ale mogę się mylić. Dobra, gdzie jest... Aha, dobra, to z powrotem tutaj muszę iść, no okej. Chodź, płotka. Chodź, bo gwiżdżę i tutaj nie chcesz przyjść do mnie. No i ty chamie, ty... O, jest. Chodź tu, płotka, chodź tu. Bodajże one naprawiały te patche, co nie, błędy... Błędy z zadaniami jakimi, co nie? Jak ja czytałem już przed nagrywaniem tego odcinka, co nie? To tam czytałem, że ten... 1.08 bodajże, tylko jakiś miałem, bo ja jeszcze raz ściągam, co nie, ten patch. Miałem jakiś błąd, co nie, coś wyskoczyło nie tak, coś, nie wiem dlaczego. Miejsca mam bardzo dużo na dysku. Ponad 70 teraz giga ponad, ale może się zmienić, co nie, do tej pory, bo jak wiecie, nagrywam te, jak wiecie, odcinki pod, no, pod rząd, co nie, po kolei. To może się coś zmienić jeszcze, co nie. Dobra, daleko jeszcze. Dobra, kurde, tu miałem statek, ej no. Dobra, już polecimy tak. Do tego dnia, co będę przesyłał ostatnio, oczywiście ten odcinek, to może się jeszcze zmienić bardzo dużo rzeczy. Mogę zainstalować już 1.08 albo 10, nie wiem. Trochę powiem wam, boję się instalować tego 1.10, co nie, patrz. Boję się trochę, szkoda, że nie da się od razu, co nie 1.11, co nie. Trochę powiem wam, szkoda tego, że tak nie zrobili, ale nie ma 1.09, ja się dziwię, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, bo wiecie, ja te patche ściągam raz z tej strony, raz z komputer świat bodajże, a raz z tego, z gry online, co nie ściągam, ale z tego drugiego to powiem wam warto, ale to trzeba długo trzeba tak czekać też, co nie. A na tym, na komputer świat bodajże, na tej stronie, co nie, to tam szybko nawet się ściąga, tylko tam... Nie, szybko się nawet ściąga, co nie? Te pierwsze patche, co mi się ściągnęły, może... W kilka minut, może... Powiem, że mi to zajęło... Praktycznie, co nie, zainstalowanie tych 7 patchów... Z godzinę, może? Oj, po co mi ta płotka, jeju! Oj, to teraz muszę iść, kurde, ten... Płynąć na muszę, ale dobra, to blisko jest, nie? I dobra, i trzeba będzie zmienić pewnie jakąś broń powoli, co nie? Bo ile mamy w ogóle kasy? Mamy, znaczy, Boże. Kliknij dwa razy na... Ojoj! Ty! Na ulepszeniu, ale... Nie. O co tu chodzi? Zakładaj to, co ty to, Geralt. Aha, dobra, już wiem chyba. Nie ogarniam. Nie wiem. Nie wiem, dobra, mniejsza o to. Dobra, lecimy. Ale mi się wydaje, że to poprawiło, szczerze mówiąc, wydajność gry. Tak, bo jak pamiętacie, miałem ponad, znaczy, 30 FPS-ów, co nie, teraz mam przy wodzie 40, no czasami spada tu, no ale, wiecie, sprzęt nie pozwala, ja już to mówiłem kilka razy, co nie, ale cóż, gra chodzi, chodzi, jakby nie chodziła, to bym się wkurzył, jakby chodziła, to bym się nie wkurzył, co nie, tak to gra chodzi, na niskich, co nie. I bardzo dobrze, jestem zadowolony, bardzo. Wow, ile tu ludu, a pierdziele. Okej, dobra, jesteśmy na miejscu. Szybki ty jesteś. Ludzie, oto jest ten, który będzie nas chronił. Nie lękajcie się. Wnet zaczniemy wołać zbłąkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym nijak pomóc nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki guślarz nie skończy dziadów. Dobra. Zaczynaj.
Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. Ja mam rozumieć, że te, że w tym kręgu będą wychodzić... Czym jest życie? Potworki. Sami wiecie. Krótko kręgą na świecie. To, co po nim następuje... Każdy z nas sam jest. Zaraz zjawią się przodkowie. Co ich będzie, każdy powie. Czy gotowiście na spady? Burza psia kresy. Trzymajcie, już czekamy. Zaczynajmy tedy, dziady. Kto z was wiecznym błądzi szlakiem? Opuści. O nie, baba wodna. Kurde, żyjące to coś. Kurde, o fuck ja! O Jezusie, mój błąd. O fuck, czego ja nie widziałem żyć. Dobra, kurde, zamknijta się już. Mam nadzieję, że się gra zapisała przy tych kumnik, przy tej kurde kumnicy. Dobra, jeszcze raz zaczniemy, spokojnie. To tylko gra jest. Dobrze, że nie gram na padzie, co nie, bo na padzie by byłby problem bardzo. Katar mam trochę, no ale cóż. Ach. Szkoda, że nie mam przy sobie chustaczek, ale dobra. Nie się o to. Pewnie będzie słychać co nie, takie chrząkanie nosem, ale... Za dużo gadałem. Mam nadzieję, że wytrzymam około pół godziny, czy tam wiecie ile. Przybywajcie, już czekamy. Zaczynajmy tedy, dziady. Kurde, ta baba wodna jest popierdzielona, jak nie wiem co. Tego lekkim, jasnym znakiem zaklinamy. To są dwie? No ale ej! Dobrze słyszę! Kurde, to za wkur... żający. O ja pierdziele, co za wkur... żający. Przyzywamy, zaklinamy, każdą duszę przebadamy. O kurde! O, przypomina mi się ten... Kur! Ale oni są dobrzy! Ja pierdziele! Kurde, co za wkurzające to! Kurde, muszę używać znaków, kurde! Muszę sobie to do... no... przyjąć się do... wiecie, do serca, co nie, że trzeba używać znaków też. Przecież w Wiedźminie. No dobra, spokojnie, spokojnie. Dobra. Spokojnie, to tylko gra. To tylko gra. Czym jest życie? Mam ustawione igni, tak? O, igni, dobra, okej. Dobra, kurde, zapita się już ludzie, dobrze? Każdy z nas sam jest. Zaraz zjawią się przodkowie. Co ich dręczy, każdy powie. Czy gotowiście na spady? Przybywajcie, już czekamy. Zaczynajmy tedy, dziady. Macie trochę głupy, powiem wam. To jest takie porąbane w piruny. Kto was wiecznym błądzi, nie opuścił. On napada, co nie? O kurde, nie, tylko nie to. Kurde, ej, bez przesady już. O kurde, bez przesady już. Ej, kurde, ty wkurzająca jesteś. Ja pierdziela, gdzie to muli teraz, może. Ja pierdziela, ale to wkurzające jest. Bez jaj. Bez jaj. Każdą duszę przebadamy. Pięknie.
kurde, co za kurde. No bez jaj. O kurde, ale tu jest, powiem wam, ja pierdziele. Totalna masakra z tą babą wodną. Spierdzielej, głupia babo. O, no, nie. Ja tak się nie bawię z tobą. Nie mam mowy nawet. Kurde, głupia małpo ty. Dobre. Padnie teraz, tym razem, czy nie padnie? Kurde, co za wkurzające. O, no, nie. No, nie. Trafiła we mnie. Co za szmaciol jeden. No, kurde. Popawimy się w kręgu. O, pudło. Co ona robi? O kurde, to za wkurzające to jest, to coś. Ile mam żyć? Pytanie, 232. O kurde. No, ja pierdziele, było blisko już tak, noż. Ja, dobra, jeszcze raz. Kurde mole. Ja pierdziele, kurde. Widzieliście przecież, było blisko zabicia tej baby wodnej. Kurde, ale to powiem wam... Ta baba wodna to jest wkurzający potwór, jak istnieje w ogóle w tym Wiedźminie. Topielce, znaczy utopce i topielce to są słabe, co nie, ale ta baba wodna to jest wkurzające coś. Wkurzające to coś jest. Ale dobra, okej, spokojnie. Spokojnie, to tylko gra jest, co nie. Nie mogę zapisać, co nie. No tak jak myślałem, nie mogę. I nawet nie mogę ten, jak to. Nie mogę. Wiecie, medytować nawet. Niestety. Ale dobra. Trzeba będzie, powiem wam, posprzedawać jeszcze sobie, pójdziemy jeszcze do miasta, co nie? Sobie trzeba będzie posprzedawać te bronie. Po co mnie to? To jest, powiem wam, niepotrzebne mnie. To jest w ogóle mi niepotrzebne. Nie wiem jak z tym nowigradzkim mieczem długim, bo ja mam krasnoludzki topór. Powiem wam, że to jest... Szczerze mówiąc, dobra broń, to nie, nawet lepsza niż... Niż ta? Pewnie tak. Ale dobra, okej. Za chwilę pogadamy sobie o tych broniach. Dobra, okej, mamy. Kto z was wiecznym błądzi szlachtą, nie opuścił go znakiem. Kurde, my god. Gdzie ja jestem? Zaklinamy! Pięknie! Dobrze słyszę! Głupia babo wodna! Niechaj kądziel płonie w żarze! Niechaj duch się nam pokaże! Ja pierdziele, co za małpiszon pierdzielony! Pięknie, jeszcze jeden topiele został, tak? Okej, pięknie. Kurde, co za wkurzające to coś. Ja pierdziele. Pięknie. Ja... Zahaczyć ją jakoś trzeba. To nie najlepiej byłoby. O Jezu, jak ona się rzuci na mnie. O ja pierdziele, nawet nie ma końca. Pięknie, dobra, mamy tylko tyle żyć. Ja na czym mam, co nie? Dobra, damy radę, spokojnie, tym razem damy. Bo wtedy to kurde, powiem wam, nie, no nie dałem rady, co nie? Krótko mówiąc. Pięknie. Jest. Jest, koniec, co nie? Okej, okay. Czy jeszcze ktoś tu będzie? Nie zgadnę. Pewnie ktoś jeszcze będzie. Dobrze słyszę. Duch przerywa nocy ciszę. Niechaj kądziel płonie w żarze. Niechaj duch się nam ukaże. Niechaj duch zabierze głos. Wnet poznamy ducha los. O, duch jest. Wow. Ale fajnie.
jesteś? On wie. Mam go przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, ojcobójco. Odejdź, siło nieczysta. Zaklinam cię światłem wiecznego ognia. Natychmiast przerwijcie tę ohydę, kiedy mógł nam pomóc błąkanym duszom. Idź, nie będę tolerował nekromancji. Pomóżcie! Odejdźcie stąd, zakłócacie święto. No. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Brać go, a ludzi rozpędzić. Okej. Okay. Dobra! To są łowca. Ludzie! Nikt nie rusza się! Nie wolno przerwać kręgu! Taki słaby jest! Ja pierdzielę, serio? O, ten to mocny jest, powiem wam szczerze. O kurde. Co to było? Pięknie. Źle się stało. Źle. Biada nam. Krew splamiła uświęconą ziemię. Ale nie wolno przerwać tego, co zaczęte. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ludzie, trzeba dokończyć dziady. Szykujcie się. Właśnie. Nie wiem, po co ci to, ale... Zaklinamy! Nie będę, przecież nie mam nic do powiedzenia sobie przy tej misji, ale zrobimy sobie ją, to nie? Co to będzie? Co to będzie? Coś i krzemrze, coś i gwizka, ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co będzie? Co to będzie? Upiory! No skór! Święta ziemia została zbrukana krwią! No szpiruny, najpierw utopielce i bawało na teraz upiory, no sz... Ratujcie się! Uciekajcie, komu życie miłe! O my god! Wszyscy? Czy jeszcze ktoś tu jest? Okej, chyba wszyscy. Pewnie. Czego nikt? A. Wszystko stracone. Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. No. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. Guślarz nie boi się starego Jamroza. Upiór nazwał cię ojcobójcą. Miał rację? Miał. Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko. Dlaczego zabiłeś ojca? Właśnie. Guślarz nie chce o tym mówić. Masz powiedzieć, bo cię zabiję. Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jamroz leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić. No dobra, teraz odszukaj ciało ojca guślarza na moczarach. A to gdzie? Czekaj, na moczarach to jest na Krzywuchowych? Ojoj, to daleko, kurde, ojoj. Tu nie ma żadnego statku, nie, jest, dobra. To mam w tą stronę iść, to nie do tego statku. Zaraz zobaczymy, czy ten statek w ogóle tu jest. Przede wszystkim. Ja tu nie widzę żadnego statku za bardzo. To dobrze, że się rozpogadza, co nie? Będzie fajna pogoda. Na misję, co nie? Pewnie. Dobra, statek jest tutaj. Ojoj, to trochę daleko jeszcze.
No dobra, a jest tutaj, mam statek, fajnie. Okej. Trochę daleko co te krzywuchowe moczary. Jak zwał, tak zwał, co nie? Dobra, żeby się nie pogubić, to trzeba lecieć, płynąć tędy, co nie? Żeby się nie pogubić i te moczary są... Aha, okej, tak, trzeba okrążyć i tak. Dobra, może jakoś damy radę. No dobra, trzeba lecieć, znaczy płynąć, Boże, jak ja się mylę, jak zwykle. No dobra, mniejsza o to. O, da się szybciej płynąć, wow, fajnie. Dobra, płyniemy szybciej, jak na to pozwala wiatr oczywiście i wiecie. Droga. Mi to przypomina też trochę jak oczywiście graliście w Rizę na trójkę, co nie. Ale tam niestety się nie da, co nie, tymi statkami pływać, co nie. Szkoda trochę, ale powiem wam, że gierka jest nawet mniej wymagająca niż ten Wiedźmin cały, co nie, bo Wiedźmin potrzebuje ponad... No, żeby grać na ultra albo na średnim trzeba mieć 4 giga karty graficznej, co nie, a tam w Rizenie, co nie, trójce. To tam trzeba tylko... Oho, źle płynę, no fajnie. Tak myślałem, że źle płynę. No ale dobra, zawrócimy sobie, spokojnie. Dobra, prosto cały czas, tak mniej więcej, dobra. Tam właśnie nie da się pływać, co nie, tym w Rizenie, co nie, tak jak tutaj. Tylko tam jest tak, coś takiego, że trochę oni to, można powiedzieć, obcięli, co nie, to takie, można powiedzieć, akcje, co nie, poruszanie się, że można statkiem, co nie, pływać, gdzie się chce, co nie, tak jak tu w Wiedźminie, ale w Rizenie to jest tak, że że się płynie na przykład, można tak powiedzieć, z miejsca na miejsce, co nie, że nie widać jak się płynie, co nie, w Rizenie, a tutaj widać, co nie, i trochę tu fani zrobili, a w Rizenie trochę to nie, bo to miało być podajże, bo to było, ta gra powstała w 2014 bodajże, bo to miało być podajże, miało być chyba w tym roku, tak mi się wydaje, Gothic 4. Nie ten, nie Arkania, tylko ten normalny, taki normalny Gothic 4, wiecie, Piranha Bytes. Wiecie, tych twórców, nie kurde, jakichś tam, byle jakich tam twórców, co nie. Ale mają zrobić, dopiero niestety w 17 roku, co nie, w kolejnym roku, mają zrobić grę Alex pod tytułem, co nie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Ponoć są jakieś nowe screeny, co nie, w tej grze. Ale tak za bardzo nie widać, co nie, co tam się dzieje, co nie. Przydałby się jakiś gameplay, co nie, z tej gry. Ale gierka jest kurde mega, nie wiem czy ja będę ją nagrywał, nie wiem, zobaczymy, na razie chcę sobie Wiedźmina skończyć. Nie wiem ile nam to zajmie w ogóle nawet, nie wiem. Nie wiem, bo nawet nie liczyłem, jak to będzie, co nie, ile odcinków, na pewno odcinków będzie masa, ze 100 może. Nie wiem, zobaczymy, bo ja trochę, powiem wam, szybko zrobiłem te misje niektóre, co nie, tutaj, bo na przykład Sarge, jak ja tak patrzyłem, co nie, porównywałem, to ja mam dopiero ten, co odcinek nagrywam, to może z 20 jest, może z 18, 17, może, nie wiem, 17 albo 16, 17, 18? Coś w tych granicach, co nie, 18, a on to dopiero pewnie robił, tak myślę, niezgadne, w 30 którymś odcinku? Tak można powiedzieć, co nie, ja to trochę szybko robię, co nie, bo ja tak za bardzo nie eksploruję, co nie, świata. Tak za bardzo, co nie. Znaczy, poboczne misje robię, co nie, ale czasami, znaczy czasami, Boże. Teraz robię, co nie, na przykład. Okej. O, tu coś mamy. Co my tu mamy? Lesław? Kto to jest? Lesław. Yo.
Jakieś wieści? Mogę pomóc. Się rozumie. Za darmo przecie na... No, co, o co tu w ogóle chodzi? No dobrze, to biorę się do roboty. Zacznijcie na południe stąd. Tylko uważajcie, bo nad tymi moczarami wisi... Co to jest? ...morowe powietrze. Co? Potwór z bar... what? Serio, ja wziąłem to zadanie? Mhm. No dobra. Jak tak, to tak. No dobra, okej. Okay. Dobra, poszukajmy najpierw może tego... tak myślę, tego ciała. Tam coś jest, ale nie wiadomo. Co my tu mamy? Dobra, co my tu mamy? Tutaj coś mamy? O, mamy, fajnie, tu coś mamy, ale nie, to nie jest to. Bagno zakonserwowało zwłoki Jamroza. Guślarz roztrzaskał mu głowę. Spal ciało. Muszę spalić to ciało, żeby upiór odszedł. Dobra, okej, okay, palimy. No ale podpal to. Jak ja mam to zrobić? Czym? A, podpalić, dobra. Okej. Okay. Odejdź ze świata żywych i nigdy nie wracaj. No dobrze, znaleźliśmy to, nie, te ciało. Dobra, porozmawiaj z guślarzem. Na razie tego... na który poziom ten jest ten potwór z bagien? Co nie? 12. Damy sobie spokój na razie z tym. Zrobimy sobie poboczne. Znaczy skończymy, co nie, z guślarzem tę misję. Skończymy sobie ją. I chyba tylko tyle. Pewnie zrobimy. No ale dobra, porozmawiam sobie oczywiście w kolejnym odcinku z nim. I oczywiście widzimy się w kolejnym materiale. Cześć. Z guślarzem. Na razie tego... na który poziom ten jest ten potwór z bagien? Co nie? 12. Damy sobie spokój na razie z tym. Zrobimy sobie poboczne. Znaczy skończymy, co nie, z guślarzem tę misję. Skończymy sobie ją. I chyba tylko tyle. Pewnie zrobimy. No ale dobra, porozmawiam sobie oczywiście w kolejnym odcinku z nim. I oczywiście widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.